Siema. W tym odcinku powiem wam, co będziemy dzisiaj robić. Znajduję się obecnie w Władysławowie. Jest to niedaleko Gdyni. Jakoś trochę kilometrów. I w dzisiejszym odcinku pokażę wam takie różne atrakcje, bo wybrałem się właśnie tutaj nad morze. W ogóle zobaczcie, byłem u fryzjera w końcu, bo miałem bardzo zarośnięte włosy i chciałem właśnie iść do niego. I się w końcu udało po 3 miesiącach. W ogóle mam Wi-Fi na czole. Ale to nieważne. W dzisiejszym odcinku na pewno jest słonecznie. Grzeje słońce fest. Jestem nieopodal morza, z 2 km jakoś. Gdyby tutaj domki, które są, to tego nie zasłaniały, to prawdopodobnie bym wam pokazał, jak to wygląda i byłoby widoczne nawet morze. Ale no, pokażę wam po prostu w dalszej części odcinka morze i po prostu chcę takiego po prostu zwykłego vloga sobie nagrać. Popalam sobie takie coś. Też wyrób tytoniowy, IQOS, ale w poprzednim odcinku, tak jak widzieliście, operator powiedział, że jak nie będę palił papierosów, to da mi 50 zł. Ale ostatecznie ja na razie popalam sobie co innego niż papierosy. Papierosów nie palę. Nie palę już jakoś, no, z 11 dni będzie w tym miesiącu. W poprzednim miesiącu nie paliłem z 5 dni. Także jest jakiś tam progres. I dlatego planuję po prostu nie palić po wakacjach. Jest już prawie koniec wakacji. Nie wiem, kiedy ten odcinek wyjdzie. Ale podołam temu zadaniu. Nie będzie to dla mnie trudne jakoś. I tak jak powiedziałem, pokażę wam później jakieś różne atrakcje, momenty, sytuacje, co będę tutaj robił na tym wyjeździe, bo pojechałem sobie z mamą. Jestem teraz właśnie tutaj i dzisiaj na pewno będę szedł nad morze, poopalać się. No głównie to chciałem wypocząć sobie po prostu tutaj na wakacje, pojechać gdzieś. Więc no, zapraszam do oglądania. Jeżeli będzie to dla kogoś ciekawy filmik, to fajnie. W skrócie zobaczycie, co i jak będę robił. Ja zawsze mówię, co i jak dzieje się w moim życiu. Do sklepu muszę podejść, zanim pójdę na plażę. Jestem ogólnie wymęczony. Przespałem praktycznie całej nocy. Poprzednią noc spałem 3 godziny. No i się nie chciało spać. Mam tu wodę. Ona jest mocno gazowana. A ja nie lubię mocno gazowanej wody, bo no jest taka nieprzyjemna smaku i strasznie mi się bekać chce, co można to zauważyć. Ja wolę pić kolę, bo jest słodka. Sushi bardzo. Więc dopijam tą wodę. Lecę pewnie do jakiegoś sklepu i wybieram się na plażę, bo nie mogę się już doczekać po prostu tego, jak pójdę w końcu na plażę nad morzem, bo dawno nie byłem. Ja byłem nad morzem w życiu, ale nie tak dużo razy. Byłem nad morzem kilka razy może. Kilka razy może byłem nad morzem. Wyruszyłem w trasę. Ciepło. Idę tam. Tam trzeba iść, bo jeszcze po drodze mam sklep. Teraz tutaj mam żabkę, więc sobie szybko skoczę po jakieś picie. Jedzenie sobie kupię prędzej tam gdzieś przy plaży. I tak to będzie wyglądać. Szybka decyzja zapadła. Dziś wlatuje frugo. I te frugo sobie się napije dzisiaj. Bo frugo jest super! Grzeje, fest. A ja w kierunku plaży. Dobra, co tu jest ciekawego w ogóle w tym Władysławowie? Mamy taki głaz duży. I tu jest orzeł. I jest coś napisane. No. Tu też jest coś napisane. No fajnie, fajnie. Taki głazik tutaj. Jedyne co chcę powiedzieć, no to fajnie, że tutaj dali taki głaz. No i jest wielki jak kartofel. Ja to zawsze lubiłem po krawężnikach chodzić.
nie wiem czy ktoś też, ale jeżeli ktoś też, no to super. Tam ktoś w ogóle sokisko robi na działce. O Jezu. No. Idę tam, gdzie mam iść. Wszyscy wiedzą dokładnie gdzie. Chyba dobrze wiem jakiś. Kura, druga kura. Koguta nie ma. Kukuriku! Chyba to kogut jednak jest. O! Słyszałem koguta. Chyba mnie usłyszał. Co jest? Jeden ten? Masakra. Myślałem, że będzie tu lepiej. Idę dalej. O! I po drodze mamy następne. Dobra, to jest kura. Jakby ktoś nie wiedział, a to jest kogut. No siemano, mordo. Siemanko. Kukuriku. Chyba się dobrze porozumiewamy ze sobą. O, obiady domowe. Ciekawie, artykuły plażowe, prasa, obiadki. Tutaj chyba można dostać te kółko plażowe, jakiś materac, jakiś parawan, jakiegoś flaminga bym przygarnął w sumie. Flamik jest spoko całkiem i flamik, no bym powiedział, że na takim flamingu mógłbym tam ujeżdżać, nie? Na morzu. No, zły pies. Ale jest tak zły, że w MMA, a nieważne. Idziemy drogą rowerową, albo nie. Pójdziemy zwykłą drogą. O, fajnie, dobrze, że zszedłem na drogę rowerową, bo tutaj już rowery się czają. No tak, że... Bo chciałem nagrać wszystko, co i jak się dzieje, jak tu dojechałem. A dojechałem tu w taki sposób, że na początku jechałem samochodem. Jechałem tym samochodem do pewnego miasta. Z tamtego miasta wyruszyłem pociągiem o jakoś 22:00. I stamtąd się zabrałem do Gdyni. I jestem tu właśnie. Jechałem od 22:00 do bodajże 7-8 rano. Jakoś o 8 rano tutaj byłem. Jestem teraz w pokoju tutaj gościnnym. My wynajęliśmy. I teraz tutaj siedzę. No, najlepsze jest to, że konkretna jest pogoda po prostu. Staram się wam pokazać. Razi trochę. Tam jest słońce. Więc muszę to jakoś tak od dołu nagrywać. I to tak wyglądało, że jechałem tym pociągiem. W pociągu to daje spokój. Totalnie nie chciało mi się jechać, to było strasznie takie męczące, bo wiecie, jeżeli jest w pociągu 30 ludzi albo 100 ludzi, no to jeszcze okej. Tylko że na dwa wagoniki 100 ludzi, no to jest sporo. No i problem jest z tym, że wtedy miejsca nie możesz mieć, zwłaszcza jak bilet rezerwujesz. Zwłaszcza, że bilet rezerwujesz praktycznie na sam koniec, jak już ma pociąg wyjeżdżać, no to wtedy wiadomo, że już większość miejsc jest zajęte, bo wiadomo, ciepła pogoda, wakacje, to ludzie wyjeżdżają w takie różne miejsca sobie nad morze, żeby wypocząć i po prostu się zrelaksować, nie? Ludzie mają urlop, to jeżdżą. Ale problem jest też w tym, że no ja jak byłem w tym pociągu, no to akurat załapałem się na miejsce i siedziałem sobie spokojnie, ale zasnąć w takim pociągu, no to jest katastrofa, jest problem w momencie, kiedy masz 6 siedzeń i w tych 6 siedzeniach są ludzie i siedzą obok ciebie, to jest po prostu problem, żeby zasnąć, jest jeszcze duchota w tym pociągu, więc ja przez tą całą noc, przez te 9 godzin jakoś, no to spałem może z 2 godzinki, coś takiego. Więc nie jest to jakoś dużo, dlatego często wychodziłem też na korytarz tam po prostu przez te alejki w pociągu, tam gdzie są siedzenia, no i się przewietrzałem po prostu. To by było na tyle z tego, co chciałem na razie powiedzieć, reszta będzie w dalszym odcinku. Wiem jak mniej więcej iść. Tu mamy jakieś siedzenia, to
hulajki. Na pewno hulajkę można. No fajnie, że hulajka jest na środku drogi, ale można dostać hulajkę, więc to jest całkiem spoko. Mamy jakiś ten. Jastrzębia Góra, Policja, Rozewie, Kościół, Poczta, Hel, Jastarnia, Chałupy, Ośrodek Żeglarski, Małe Morze. Żadna z tych mnie nie ciekawi, więc pójdę prosto. Tam mamy coś chyba ciekawego. O! Tam mamy Lidla i Maka. I z tego co widzę, to Pepko jakaś tam pewnie galeria jest, więc całkiem okej. Nawet fajny motocykl tutaj jest. Znaczy fajny, nie fajny, no nie wiem. Ale miał takie obrączki skórzane i lusterko. A dla mnie to sobie spoko. O! Niedaleko jest nawet dziś plac zabaw. To mnie zbytnio nie interesuje na ten moment. Chyba się zbieram na plażę. Pizzeria jest tutaj. Tam jest jakaś wędzarnia. Ale to też mniejsza. I to jest właśnie kozackie. Tutaj mógłbym się przejść. Te złote rybki, te rybki wędzone, to w większości miastach są. Ja to bym bardzo chętnie na rybkę weszedł. Ale to ja nie gospodaruję tutaj w ceny, więc mogę sobie tylko pomarzyć, nie? Ale wiecie, jak dostaję i jest szansa, to korzystam. I wtedy mogę pójść na złotą rybkę. Jakieś inne jeszcze planowanie będzie na pewno zamierzane. Między innymi jakiś wyjazd może na rower albo jakaś dyskoteka, zobaczę co to w ogóle będę robił. Jestem tu na 5 dni, więc na spontanie będzie się myśleć, więc zapraszam jeszcze raz do oglądania. Przez te słońce naprawdę chce się wyjść, a jeszcze wiesz, może to jest takie coś, że jak na morze pójdziesz, to fajnie popływać w morzu, bo jest to inna woda i w ogóle takie tam, nie? Pierdzielenie, ale to tak serio oddaje takie morze. A basen to wiadomo, cały czas jesteś w chloru i wiesz jak to jest w basenie, jak pojedziesz raz czy kiedyś nad morze, jak lubisz, no to też fajnie. I jest na pewno gorąco, nie, że czuję się już jak na pustyni, ale trzeba się napić wody, bo w takie upały trzeba pić wodę. Jest w sumie skwar od kurwa pierwszej w nocy chyba jakoś. Czułem się masakrycznie, bo cały czas mi było gorąco. W pociągu to jedno, że tam siedziałeś i była duchota, ale przez ten post no to po prostu się męczyłeś sam z siebie i nawet nie chciało ci się iść spać. Też problemem to nie było to, że były dwa wogniki, bo to się później stało tak, że w jakimś tam większym mieście, chyba na Wrocławiu bodajże, jak się nie mylę, były przesiadki jakieś i tak dalej. W sensie nie przesiadki, tylko podłączali jakieś inne takie wagoniki. Tamtą lokomotywę, co na przodzie jeździ, bo to był Intercity pociąg. Ale później było jakoś 10 wagoników, więc całkiem w sumie w porządku, ja sobie usiądę. Mamy tutaj, tak, jest ręcznik, nie wiem czy wezmę jeden czy dwa. Jest krem do rąk, cytrynowy taki. Taki dobry, pewnie znajdziecie. Ładnie pachnie, ale to mniejsza. Jest też słońce i przeciwsłoneczny turbo przyspieszacz do opalania do twarzy i ciała. Taką się prezentuje. Jakiś tam najprostszy z żabki czy coś leżał w pokoju czy tam gdzieś, to sobie wziąłem, nie? Żeby wiadomo posmarować się i żeby jakoś tak opalić swoje ciało, bo jak patrzę na niektórych ludzi, nie dość, że wyjeżdżają gdzieś w jakieś inne państwa, jak patrzę na ich po miesiącu, no to sobie myślę, czy ja spotkałem Indianina? I wiecie jak to jest, spotykasz takiego cieplejszego człowieka, macie mniejszą karanację przez ten upał i ja też chcę tak po prostu, znaczy nie, że chcę tak wyglądać, tylko ja chcę się trochę opalić, lubię plecy przede wszystkim sobie opalić. Tu mamy jakieś butle, jakieś takie. Z tego co widzę, to była rozkładana jakaś zjeżdżalnia chyba i tym podobne. Tu mamy w ogóle jakieś wejście gdzieś. Nie wiem od czego to jest, czy to jest jakaś fabryka, czy co. Ale tam były jakieś te. Może to jest ten plac zabaw.
ale co do tego, no to ja się zawsze na takich placach zabaw bawiłem. Też tu piszę nawet. Przecież nie skapuj się, że tu piszę coś takiego. Czekajcie, szybko przybliżę, bo auta. Plac zabaw Nemo. To jest ten plac zabaw. Chyba im się butla z tlenem skończyła. I już po prostu nie mają tego. Albo po prostu zamknięte w sobie. Pokazuję co i jak jest po drodze. Tam gdzie idę. Sobie. Każdy się pierdoli, skoro jest takie coś, nie? Masz rower i masz rower, no to którędy kurwa iść w końcu, nie? Czerwona trasa była przed chwilą dla ludzi. Teraz czerwona trasa jest dla rowerów. Znalazłem coś eleganckiego. Maskotki. Jakiś sklepik z magnesikami i w ogóle, to jest całkiem spoko. Żeby sobie na pamiątkę kupić jakiś magnes czy coś. Kurde, tu za dużo aut jeździ. Ale tam to jest coś w ogóle powalonego, tam są statki. Zobaczcie jakie te statki są duże. Nie, to jest hit. Nigdy nie widziałem takich bardzo dużych statków, naprawdę. Podeszłbym do tego bliżej i nagrał. No ale... Chociażby tak, żeby to było widać jakoś, bo to z daleka to tak fajnie nie wygląda. Ja w ogóle mam wrażenie, że to nie jest prawdziwy statek. Jak to się prezentuje? Że to jest w kolorach Rosji? Ja no. Serio? Chociaż nie, bo sobie to bardziej brązowe jest. Nie, daj spokój. Ja przesada, kurde. W takich kolorach? No cóż, ale fajnie to wygląda. Kieruję się gdzieś tam albo tam.